Kolejnym gościem Ekspresu Biedrzyckiej Riad Hajdar, poseł Koalicji Obywatelskiej, ale dziś przede wszystkim jako lekarz i pediatra. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, właśnie o to pana chciałam zapytać. Przede wszystkim jako lekarza współpracującego z dziećmi. Czy kiedy widzi pan dzieci z bardzo daleko idącą niepełnosprawnością, kiedy widzi pan ich rodziców, ich matki, ich zmagania i cierpienie, które trwa czasem przez kilkadziesiąt lat, to czy pan jest sercem z kobietami, które są w tej chwili na ulicach i manifestują, czy jednak jako lekarz uważa pan, że dobrze jest zająć się jednak tym kompromisem aborcyjnym zawartym 27 lat temu? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, akurat 40 lat pracowałem z tymi małymi dziećmi i nieraz przeżywałem tragedię razem z rodzicami tych dzieci z racji utraty dziecka po urodzeniu. I w momencie, kiedy medycyna poszła tak do przodu i zaczęło się diagnozować te wszystkie wady prenatalne, bo mimo wszystko kobiety musiały wiedzieć o tym doskonale. Musiały wiedzieć o tym, co temu dziecku jest, czy temu płodowi jest, co mu to grozi i jaka jest późna przyszłość. I ta kobieta musiała być świadoma. Ona musiała być zorientowana we wszystkim. I decyzja, jaką podejmowała, to podejmowała dobrowolnie i zgodnie ze własnym sumieniem i z własnym dzieckiem. I w przypadku, kiedy te dzieci urodziły z niepełnosprawnościami w jakimś stopniu, też bilotowałam los tych dzieci później jako lekarz poradni, czy ewentualnie na różnych sympozjach i spotkaniach, te rodzice, to oni przeżywali gehennę. Nie z tej racji, że dziecko jest niepełnosprawne, bo to jest nasze dziecko, to my kochamy go. Tylko z racji tego, z racji tych kłód podrzucone pod nogami, utrudnienia, jakie mają ci państwo. W ogóle brak empatii. Brak współczucia w tym, co oni robią. Ci ludzie walczyli o każdą złotówkę. I jak by walczyli tą złotówkę, to jeszcze była obwarowana różnymi restrykcjami. Mhm. Czyli człowiek, osoba, która ma orzeczone, czy tam jest niepełnosprawna, no naprawdę żyje w potrójnym dramacie. Dramat samej niesprawności, dramat otoczenia i dramat niestety egzystencji w środowisku i w życiu. Czy uważa pan, że ustawę aborcyjną w Polsce należałoby zliberalizować? Czy ona powinna pozostać taka, jaką była do tej chwili? Czyli znowu przywołam tutaj kompromis aborcyjny i tak jeden z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Czy no jednak trzeba zacząć odróżniać te wady genetyczne i oddzielać kwestie dzieci z zespołem Downa od tych ze zdecydowanie poważniejszymi schorzeniami, które po prostu nie mają szansy na przeżycie. Jak pan to widzi ze swojej perspektywy? Panie redaktor, szanowni państwo, ja tutaj odwołam do słowa, które wypowiedział kiedyś prezydent Lech Kaczyński. To, co uzyskane, ten kompromis, który jest ewenementem w sytuacji naszej tutaj geopolitycznej, to nie wolno tego ruszać. Nie wolno tego w ogóle dotknąć. I ja uważam, że ten kompromis, który funkcjonował i funkcjonował w sposób naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sprawny, bo przecież lekarze nie wysyłali kobiety na tak zwane wymyśloną aborcję. Kobieta musiała wiedzieć, kobieta musiała przejść wszystkie badania i jest wiedza, że mam to i to i to, moja decyzja ta i ta. Ruszenie tego, grzebania w tej ustawie aborcyjnej aktualnej, to jest zamach. To jest zamach na tych kobiet. Zamach na ich godność. Nie wolno pozbawiać człowiekowi jego wolność w decydowaniu o samego siebie. Dlatego jakakolwiek próba teraz łagodzenia albo cofania z tego, co się stało, to będzie
no niestety nie do przyjęcia, bo nic lepszego, nic mądrzejszego, jak aktualna prawda ustawa, nie wymyśli. Panie pośle, tylko według wielu właśnie chodzi o to, że to nie jest kwestia decydowania wyłącznie o sobie i o swoim ciele, ale także o życiu drugiego człowieka, które się rozwija w kobiecie. I tutaj jest pies pogrzebany, mówiąc nieładnie, i tutaj są te wielkie wątpliwości i to oburzenie przeciwników aborcji, którzy mówią, że kobieta już wtedy nie decyduje wyłącznie o sobie, ale też o organizmie, który się w niej rozwija. W związku z tym tutaj, jeżeli mówimy o wolności jednostki, no to każdy ją ma. Panie redaktorze, nie wolno też odebrać tej kobiecie prawa do decyzji. Ona musi wiedzieć. Ona musi być świadoma, co ma, co jest, czym to grozi. Mhm. I to nie na zasadzie dywagacji, jakby ewentualnych, gdyby było, byłoby to. Nie, tylko jest oparte na faktach naukowych. Mhm. I decyzję podejmuje sama ta pani, która ma to tą podjąć. Dlatego to nie chodzi o nawoływanie się do aborcji. Nie, tylko chodzi o to, żeby człowiek był zdolny, wydolny, odolny i świadomy, co ma do decyzji podjąć. Panie pośle, jak teraz wybrnąć z tej sytuacji? Bo pojawiają się apele do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby nie publikował tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. To jest z jednej strony. Drudzy mówią, że trzeba pochylić się rzeczywiście nad zmianami w tej ustawie i żeby oddzielić kwestię, no, żeby stopniować rzeczywiście niepełnosprawność płodów i perspektywę tego, co je czeka po ciąży. Pana zdaniem, co trzeba zrobić? Po prostu nie publikować tego wyroku i zostać przy tym, co funkcjonuje w tej chwili, czy znaleźć jakieś inne rozwiązanie? Panie redaktorze, ja tutaj na temat publikacji i publikowania różnych uchwał i ustaw, to myśmy zawsze byliśmy za publikację. Dlaczego nie? I krytykowaliśmy kiedyś premiera, gdzie nie by opublikował na przykład decyzję, którą kiedyś była dotyczyła sądów. A więc publikacja tutaj, czy nie publikowanie, to nie zmienia tej sedno sprawy. To będzie powodem do kolejnej dyskusji. Dyskusji, która nie będzie miała końca. Ja uważam, że zostawisz ustawę tak, jak jest, nie zacząć nowej dyskusji o coś nowego, gdzie my nie wiemy doskonale, my nie wiemy, co to będzie. Bo ta dyskusja, która będzie toczyła w momencie, kiedy publikujemy czy nie publikujemy tej decyzji, tak zwanej Trybunał Konstytucyjny, to ja myślę, że nie rozwiąże problem, tylko zaognie sytuację. A więc tu naprawdę wróćmy do normalności, do tego, co było kiedyś i funkcjonowało. No chyba będzie ciężko, panie pośle, bo właśnie przemówił premier Mateusz Morawiecki. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tego, co od 6 dni już niemal dzieje się na polskich ulicach w związku z orzeczeniem Trybunału czwartkowym. I pan Morawiecki mówi tak. Każdy, dla kogo dobro Rzeczypospolitej jest wartością, powinien dążyć do wyciszenia sytuacji. Dzisiejsze wzburzenie, akty agresji nie powinny mieć miejsca. Będziemy im stanowczo przeciwdziałać. No to też jest bardzo konkretna zapowiedź i mówi, że wszyscy, którzy protestują w tej chwili na ulicach, łamią prawo. To nie jest raczej dążenie odpowiedzialnego polityka do wyciszenia i uspokojenia sytuacji. No, panie redaktor, pan premier czy obóz rządzący wiedział, albo nie wiedział, że taka sytuacja, czy taka reakcja będzie. A więc odpowiedzialny za ten stan rzeczy to jest niestety Trybunał Konstytucyjny, który był pod dyktandem obozu rządzącego. A więc nie ludzie strajkujący nie dbają o zdrowie i życie Polaków, tylko po prostu ta decyzja, która była niesłuszna i była naprawdę tak wkurzająca, że ludzie wyszli na ulicę, pomimo różnych zakazów i pomimo, że ci demonstrujący ludzie wiedzą doskonale, czym im grozi rozszerzenie, transmisja, infekcją COVID. No wie pan, ale może właśnie o to chodziło. Może teraz premier, może teraz prezes, wicepremierzy, przedstawiciele partii władzy będą mieli na kogo zrzucić winę, na przykład za rozprzestrzenianie się wirusa. Powiedzą, no tak, no ludzie wyszli na ulicę, pozarażali się, byli nieodpowiedzialni. To jest ich wina, a nie naszej polityki. Wie panie redaktor, ja tutaj powiem Polak mądry po szkodzie, a więc nie myśmy wywołali tą burzę, wręcz przeciwnie, myśmy apelowali już od marca, żeby zająć się sprawami związanymi z COVID-em.
żeby zająć się przygotowania naszego kraju do drugiej fali, żeby zająć się brakami w służbie zdrowia, żeby zająć się rozwiązaniem problemu jeżdżących karetek na bus, to tak zwany z pacjentem umierającym w karetce i nie ma gdzie przyjmować. Myśmy namawiali, wręcz zachęcali do różnych dyskusji i na różnych płaszczyznach, żeby tym się zajął. A czym się zajęli? Zajęli się spiskowaniem, a ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego to jest w moim mniemaniu i moim zdaniem to jest spisek. Spisek na wolności i godności kobiet, a daleko idąc na wolność słowa. No dobrze, panie pośle, tylko z drugiej strony sądzi pan, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, że może wygrać z każdym, ale nie z kobietami? Powiem tak, mądry, który powiedział, bez kobiety nie ma życia. Ja chcę panu powiedzieć, że kto nie szanuje kobiet, kto nie bierze pod uwagę siły kobiet, to on jest naprawdę w dużym, grubym błędzie. A żeby znać kobiet, to trzeba najpierw tych kobiet być wokół siebie, mieć tych kobiet, porozmawiać z nimi i dyskutować się z nimi na każdym kroku. I dlatego być może nie wiedział, że taka będzie reakcja. I być może czujność pana prezesa została trochę uśpiona przez te ostatnie problemy, jakie były w obozie rządzącym. Nie obawia pan się trochę, jak teraz ta sytuacja będzie się rozwijać i w którym kierunku pójdzie? Czy to pójdzie na totalny konflikt, zaostrzenie, no nie chcę użyć słów wojna domowa, ale jednak coś quasi właśnie, jeśli chodzi o takie zjawisko, bo ja nie sądzę, żeby manifestanci odpuścili, a premier Mateusz Morawiecki no bardzo jednoznacznie dzisiaj się wypowiedział. Powiedział, to jest łamanie prawa, będziemy się mu przeciwstawiać. Więc zastanawiam się, gdzie my będziemy na przykład w piątek, na kiedy są zaplanowane największe manifestacje w całym kraju. Ja myślę, ja to też się obawiam, panie redaktorze, na pewno bacząc po determinacji tych kobiet, bo determinacji nawet pobierających ich mężczyzn, no trudno będzie, żeby się sytuacja wróciła do dnia przed wydaniem takiego wyroku. Tym bardziej wszyscy ostrzegli, że nie róbcie tego. A wbrew temu i została ta chwała podjęta, to się stało, jak się stało, a jak będzie eskalacja procesu i prawda, dokąd pójdzie, to trudno, nikt nie jest w stanie tego teraz opanować. Hmm. Nie powiem, że ulica to decyduje, to decydują ludzie, decydują kobiety, które są naprawdę najbardziej poszkodowane. A gdy pan premier będzie chciał powtórzysz scenę z historii, to tego nie wiem. Nie jestem w stanie tego powiedzieć jednoznacznie. Przecież przyjrzeliśmy różne historie i doskonale wiemy, jak to było. A jedno powiem, panie redaktorze, wojna nikomu nie jest potrzebna. Wojna szkodzi, przede wszystkim szkodzi nam. Mhm. Dlatego, jeżeli pan premier ma tą odwagę cywilną, to niech powie, przepraszam, bo myliłem się. Chyba sam pan nie wierzy w to, co mówi, panie pośle. Dlatego pan redaktor mówi, usiądźmy, bo dyskutujemy, przepraszam, bo myliłem się. Przecież to jest piękne słowo. Pomyliłem się, nie brałem pod uwagę aspekty takie i takie i takie. Usiądźmy, dyskutujemy. I najbardziej niech dyskutują z kobietami, bo kobiety okazało się, że 4 lata temu i teraz, i czy ten czarny protest, który spowodował wycofania z Sejmu projekt ustawy, to myśleli, że ludzie zapomnieli. Jednak okazało się, brawa kobiet jest w ich krwi krążąc. Panie pośle, to jeszcze pytanie dotyczące epidemii i właściwie tego, gdzie w tej chwili pana zdaniem możemy mieć największe te ogniska zakażeń. Czy rzeczywiście jest tak, że pana zdaniem ogromnym błędem było otwarcie 1 września szkół i ogromnym błędem jest pozostawienie w tych szkołach dzieci z klas 1-3? Zgadza się pan z tą opinią? Czy uważa pan rzeczywiście, że jeżeli teraz te najmniejsze dzieci, najmłodsi uczniowie zostaną w szkole, to da się to jakoś ogarnąć i one mogą kontynuować naukę w sposób stacjonarny?
Panie doktorze, ja myślę, że to nie jest problem, był w tym, czy otworzyliśmy, czy nie otworzyliśmy. Problem w tym, że myśmy nie byli przygotowani do takiego otwarcia. Myśmy po prostu, szkoły nie były przygotowane odpowiednio. Nie było odpowiedniej ilości sal, ławek, nauczycieli, środków ochrony osobistej i nie było też ustalone zasady powrotu do szkoły. Dyrektor szkoły, on jest najbardziej, zna swoją sytuację. Decyzja powinna zależeć od dyrektora szkoły. A więc to nie tutaj. Problem w tym, że myśmy nie byli przygotowani. A czym pani redaktor tłumaczy teraz? Na przykład brak miejsc na oddziałach szpitalnych dla pacjentów covidowych i dla innych pacjentów. To nie otwarcie to powodowało, że tak jest, tylko po prostu zła polityka zdrowotna i brak odpowiedniej polityki informacyjnej, przygotowawczej, żebyśmy mogli, prawda, zapobiec to, co nam się stało. Przecież inne kraje też borykają z tym samym, ale nie mają, jak pani słyszy i widzi, nie mają tych problemów w sumie. A jak pana zdaniem teraz można sobie z tą sytuacją poradzić? No bo jakoś trzeba, jeszcze na wyciąganie wniosków i konsekwencji przyjdzie czas, ale teraz trzeba zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby dynamikę tych zakażeń wyhamować. Na razie się to zupełnie nie udaje. Czy pana zdaniem jedynym wyjściem jest lockdown? Takie całkowite. No, panie redaktor, to lockdown to jest w ogóle, będzie breaking całego systemu gospodarczego i w ogóle to byłby strzał, naprawdę strzał nie w kolana przedsiębiorców, tylko w naszych kolan. Dlatego uważam, że lockdown to nie jest rozwiązaniem. Lockdown może być teraz podejmowany ze pobudek innych. Demonstracje. No, żeby wyciszyć sytuację na ulicach, tak. Oczywiście, że tak. I być może, że będzie ogłoszony jakiś stan. A jakie to, bo czekamy i patrzymy. No dobrze, więc... no to w takim razie co można zrobić? Co pana zdaniem jako lekarza można zrobić? Ja uważam, że najlepiej przestrzegać te zasady higieny osobistej, czyli mycie rąk, noszenia maseczek, dystans i wykonania testów. Wykonania testów. Testy, to jeszcze raz testy, jeszcze raz testy. I nie patrzeć na to, że jak to można walczyć z COVID-em, jeżeli na przykład ktoś jest zakażony, jest pozytywny, a profilaktycznie nie jest odizolowany w tych izolatoriach. Albo czy ma kontakt z rodzinami, z rodzicami, z rodziną. Przecież to jest transmisja totalna. Dlatego uważam, że trzeba wykonać te testy, trzeba, bo większość świadomość ludzi, co nam grozi. No i oczywiście dbać o tych seniorów, bo to oni są najbardziej narażeni. Panie doktorze, rozumiem więc, że my na razie od jakichś spotkań rodzinnych, wizyt rodziców, dziadków i tak dalej powinniśmy się powstrzymać. Tak, powinniśmy mieć naprawdę w sercu los tych starszych ludzi i powstrzymać, a jakby wiadomo było, że mam wykonany test i jestem czysty, to dlaczego nie pójdę do matki, czy do dziadka, czy do babci? No tak, najpierw trzeba mieć, gdzie te testy zrobić. To jest największy problem. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Doktor Riad Hajdar, poseł Koalicji Obywatelskiej, lekarz, pediatra, neonatolog, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dziękujemy, pozdrawiamy, dużo zdrowia. Dziękuję wzajemnie, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Koniecznie.